Pozytywny czas kolejnego etapu projektu opartego na wymianie polsko-ukraińskiej młodzieży mają za sobą uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach oraz Liceum Przyrodniczego w Łódzku. Wspólny wyjazd zdecydowanie zintegrował uczestników i wyznaczył kierunek dalszej współpracy. Wspólny wyjazd nad morze to część projektu z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych realizowanego w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Przypomnijmy, to właściwie kolejne wspólne działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach i Liceum Przyrodniczego w Łódzku na Ukrainie, bowiem placówki współpracują ze sobą już od wielu lat, pokonując po drodze trudności. Najpierw związane z pandemią, teraz z sytuacją wojenną w Ukrainie. A mimo to nie poprzestają w dobrze obranym kierunku rozwoju. Tym razem w centrum zainteresowania jest środowisko i wpływ na zmianę złych względem ekologii nawyków. Okres naszej integracji był już 2 tygodnie temu w Krynicy Morskiej. Spędziliśmy jeden dzień w Bartoszycach, gdzie odbyliśmy grę terenową na terenie kwadratu. No i wieczorem wyjechaliśmy do Krynicy Morskiej. No i właśnie to był ten główny czas naszej integracji, gdzie realizowaliśmy elementy naszej ekowymiany. Robiliśmy różne projekty proekologiczne, na przykład plakaty, rozdawaliśmy ulotki w Krynicy Morskiej podczas naszego wyjazdu i generalnie edukowaliśmy się na temat ekologii. To obszerny temat i dający wiele kreatywnych możliwości, co było częścią jednocześnie realizowanej integracji. Myślę, że zintegrowaliśmy się dużo bardziej niż myśleliśmy, że to jest możliwe. Porozumiewaliśmy się głównie po polsku, ponieważ każdy z Ukrainy chociaż w jakimś stopniu rozumiał polski i mówili do nas też po polsku. Jeżeli coś nie rozumieliśmy się, to po prostu ci, co mówili lepiej po polsku, nam tłumaczyli. I naprawdę ta integracja była w dużo wyższym stopniu niż my byśmy się tego kiedykolwiek spodziewali. Bardzo się ze sobą zżyliśmy, związaliśmy i chyba nie było takich dużych barier jakichś językowych. To zdecydowanie miało wpływ na wspólnie realizowane zadania, zresztą widać było wśród uczestników obopólnie okazywaną radość na możliwość kontaktu, choćby online. Teraz będziemy robić wideokonferencję z naszymi kolegami z Ukrainy i pokażemy prezentację podsumowującą naszą wymianę i każdy z nas powie kilka słów od siebie. Mamy nadzieję, że oni też nam coś powiedzą. I z pewnością z Polski wywieźli wiele miłych wspomnień oraz przyjaźni. A patrząc dalej, projekt otworzył im nowe możliwości, dlatego wszyscy doceniają w nim swój udział. Myślę, że ta wymiana to było dla nas takie nowe doświadczenie, które nauczyło nas poznawania ludzi, którzy mają obecnie bardzo ciężką sytuację i myślę, że właśnie spotkanie z nami było dla nich taką formą ucieczki od ich codziennej, niemiłej rzeczywistości. Sytuacja w Ukrainie widać, że ich też dotyka i że ciągle jest u nich gdzieś z tyłu głowy, chociaż przez ten tydzień trochę pozwoliło im to tak poczuć się bezpieczniej, myślę. Uważam, że warto brać udział w szkolnych projektach takich jak wymiana, bo jest to dla nas właśnie zdobywanie nowego doświadczenia oraz poznawanie ludzi z całego świata. I mam nadzieję, że nasze polsko-ukraińskie relacje będą trwały bardzo długo. Jak podkreślili koordynatorzy, ważne jest, by takie działania z udziałem młodzieży kontynuować, pochylać się nad wspólnymi tematami i analizować je w projektach na wiele sposobów.